Czy używasz tego narzędzia? Jest szansa, że niszczysz wos swojego psa. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, ale najczęstszym błędem przy używaniu metalowego trymera jest cięcie wosa. Zobaczcie, wos zamiast zostać usunięty z mieszka wosowego, zostaje w nim, bo został ucięty. Wos jest krótki, ale nie został wytrymowany. Pokażę Ci teraz, jakie narzędzia bezpiecznie możesz użyć w trakcie trymowania. Oczywiście możesz użyć do tego swoich palców. Wtedy na pewno nie podniesz wosa. Kolejnym narzędziem są gumowe naparstki nakładane na palce. Kamień trymerski do trymowania. Ważne, żeby był porowaty, aby dobrze chwytał sierść. I oczywiście trymer metalowy. Jego prawidłowe użytkowanie nie będzie powodowało ucinania włosa. Zdecydowanie z nich wszystkich najdroższy, ale najbardziej długowieczny. Chcesz zobaczyć pełną pielęgnację? Udostępnij film i daj lajka.